Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No komunizm dostał sraczki w Ameryce, no ale wszystko już przeczyściło i wszystko wraca do normy. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach, o filmikach, które praktycznie zawsze są demonetyzowane. No wraca, wraca kultura, wraca demokracja. Wraca wolność, wraca wolność osobista, wolność do własności, wraca wolność do wykształcenia, do szkoły, wolność do tego, żeby żyć bezpiecznie. No wszystko to, co komuniści amerykańscy chcieli zniszczyć, no to się nie daje. No jeszcze demonetyzacja następuje, czyli nie ma jakiegoś takiego zbanowania na ten kanał, ale no niestety to jest taki miękki bat. Ludzie się zastanawiają, dlaczego ja ciągle narzekam na ten brak monetyzacji. No monetyzacja to jest śmieszna, no bo to jednak to są 5, 10 czy 15 centów, no ale to jest jednak taki dziennie, ale to jest jednak taki znak, że YouTube mów coś inaczej. No, nie da rady mówić czegoś innego. Biden w zasadzie to jest ostatni szczęśliwy człowiek w Ameryce, który ciągle się uśmiecha, niezależnie od tego, co się dzieje. No, na całe nieszczęście chowają go. Teraz już go chowają drugi raz. Chyba wszystko jest przyszykowane, żeby go odstawić na z góry postanowione stanowisko. Może wywiozą go na ambasadora w Mongolii. No, tak jak z Moskwy zawsze wysyłali tych niewygodnych. No, ale to jest makabra w Ameryce. Od wściekłego bandytyzmu do zamkniętych szkół kultura się zmienia. Kultura się zmienia, kultura się wyprostowywuje i kultura, i naród, i kraj, i społeczeństwo wraca do normalności. No, przeżyliśmy 2 lata idiotyzmu. Potem 6 w sumie lat idiotyzmu. 4 lata za Trumpa było nieustanne oszukiwanie. Gazety, telewizja, wszystkie te komunistyczne formy ścieku publicznego zniszczyły Amerykę przez 4 lata, doprowadzili do tego, że policzono głosy dla Bidena. No i teraz mamy to, co mamy. Galopująca inflacja, około 10%. Mamy recesję, czyli definicja jest taka, że przez 2 kolejne kwartały dochód narodowy się zmniejszył, czy cofnął, czyli jest recesja. No oczywiście komuniści zaczęli tłumaczyć inaczej, no ale Ameryka dojdzie do siebie. Bandytyzm jest po prostu nieprawdopodobny. Komunistyczny prokuratorzy wybierani przez Sorosa czy finansowani przez Sorosa nie skazują, nie ma ścigania bandytów, przepraszam, politycy w ramach nie zamykania bandytów nie aresztują ich, nie dają kaucji, w ogóle nawet policja nie interweniuje do $950, także to jest idiotyzm. Całe te wybudzone lewactwo, ludziom się żygać chce, jak patrzą na to, kiedy kobieta, która ma jądra, nie ma macicy ani łechtaczki, wygrywa zawody pływackie, to po prostu ludzie szału dostają. 401k, czyli to jest ten drugi filar oszczędnościowy, no to skacze do góry, do dołu, no ale ogólnie to spada. Wszyscy ci demokraci są w zasadzie, mają wielką depresję. No i im się wydaje, że potężnymi podatkami i potężnym rozdawnictwem doprowadzą do tego, że ludzie będą ich kochali. No wszyscy się otrząsnęli z tego. No, normalni republikanie nigdy nie dali się przekonać do idiotyzmu, no ale bardzo duża grupa
demokratów, dała się przekonać do tego idiotyzmu, no ale się otrząsa. Otrząsa się i zaczyna, będzie głosowała na normalnych. No dla tych wszystkich nieszczęśliwych chlewaków, no nie ma. Nie ma przyszłości, nie będzie przyszłości, nie ma rozwiązania. Lewacy doprowadzili do tego, że zniszczyli, czy chcieli zniszczyć. Oni zniszczyli swoją własną partię, no bo w Ameryce jest system dwupartyjny, także komuniści są pod skrzydłami partii demokratów, no a tam, gdzie są demokraci, no to jest smród, brud i ubóstwo, no i nawet zabrakło demokracji. Partia demokratów walczy o to, żeby była jedna partia w Ameryce. Także, że to jest tak, jak były Niemiecka Republika Demokratyczna, no to właśnie komuniści amerykańscy chcieliby, żeby było coś takiego Amerykańska Republika Demokratyczna, czy Demokratyczna Korea Północna, tak? Ludowa jeszcze do tego, no bo zawsze komuniści to mówią, że to jest ludowa. Ludowa i demokratyczna, to wtedy wiadomo, że to jest zamordyzm. No, także, że są bardzo pesymistyczni. Dla normalnych ludzi, no to normalni ludzie wiedzą, że to zawsze będzie słońce rano wstanie, że po burzy jest zawsze słońce, że to wszystko się miesza, że wahadło wraca. No i teraz wahadło wraca z nieprawdopodobną siłą. Lewacy wypchnęli to na lewo tak strasznie, że to wraca teraz i wszystko wycina. No, jak to się zaczęło? No, zaczęło się z Sądem Najwyższym. Sąd Najwyższy po prostu powiedział po 40 latach, że to, co 40 lat temu komuniści doprowadzili, że zabrali prawa decyzji obywateli w każdym z poszczególnych stanów do decydowania o skrobankach, że do decyzji Sądu Najwyższego w 1963 roku, no to było tak, że każdy stan ustalał głosowaniem obywateli. Obywatele szli, głosowali, mówili, zgadzamy się na to i na tamto. No to w 1973 roku Sąd Najwyższy doszedł do wniosku, że prawo do skrobanek jest w Konstytucji Amerykańskiej. No i teraz przez te ostatnie 50 lat, 49 lat, no to było tak, że doprowadzili do tego, że nawet skrobanki były zezwolone do trzeciego kwartału, czyli no bardzo późno, 8 spóźnionych miesiączek. Większość stanów, no to ma jednak bardzo podobne przepisy jak Europa, jak w Norwegii, czy w innych tam krajach, to jest mniej więcej 10 tydzień, 12 tydzień, wam w wielu stanach proponują 15 tydzień, czyli 4 opóźnione miesiączki, okresy, no i te 15 tygodni to jest dlatego, że tam można wyczuć bicie serca. Także 50 lat temu Sąd Najwyższy w zasadzie powiedział do 26 tygodnia. No to są te dwa kwartały, tak? No bo rok ma 52 tygodnie, czyli każdy kwartał ma 13 tygodni, czyli 26 tygodnie, no to jest pół roku, to jest dosyć dużo, tak? Także szanse na skrobankę po 6 opóźnionych miesiączkach, no to naprawdę jest, no to wróciło to do decyzji obywateli, no bo w sumie obywatele wybierają swoich reprezentantów. No i teraz chyba w Ameryce to zaczną mówić limicie czy ograniczonych kadencjach. W Ameryce prezydent ma zabronione być więcej niż dwie kadencje, czyli 4 lata plus 4 lata, no ale wszystkie te zawodowi politycy, tak jak wszystkie te Pelosi, Schumery, większość tych bandytów politycznych z partii socjalistów, demokratów, no to oni sobie robią z tego karierę. No to w Polsce to te wszystkie Kwaśniewskie, te wszystkie Millery, te wszystkie mordy czerwone jeszcze za komunizmu, to jeszcze do niedawna byli aktywni. No ale w Ameryce teraz chyba zacznie się właśnie ta
ograniczona kadencja, no bo oni jak wpadają, to nowych ludzi kompletnie nie ma, oni wymierają po prostu i na ich miejsce też wchodzą po prostu ludzie, którzy też mieli po 20-30 lat w polityce. Nie ma normalnych ludzi w polityce, to jest ten problem. No i druga sprawa, która też się zmienia, no to Sąd Najwyższy zdecydował, że urzędnicy z Ministerstwa Środowiska nie mogą za bardzo mieszać czy ingerować, czy zmieniać to, co kongres robił. Wracając trochę do tych skropanek, no to te widać, że każdy stan jest zakłada inaczej. Oklahoma ma bardzo restrykcyjne te skrobanki, no ale w Kansas obywatele głosowali, no, że jest tam kilkunastotygodniowe możliwość skrobanek. Tak, także różnorodność, jak najbardziej, różnorodność całej Ameryki, dużo stanów zostawia to, co ma, także obywatele decydują. No i to jest właśnie piękne w demokracji, że ludzie decydują. Urzędnicy decydowali w związku ze środowiskiem. No i Sąd Najwyższy powiedział, że nie mogą regulować, nie mogą niszczyć obywateli. No, wszystko w Ameryce to się sprowadza do tego, że wolny rynek, że wolni ludzie, no to stwarzają wolny rynek. Teraz komuniści, no to pchali coś takiego, wszystkie te korporacje, że korporacje, no to są wrogami ludzi. No ale to trzeba pamiętać, każdy się tam utożsamia, ma chęć jakąś taką, żeby pracować w korporacji, czy założyć korporację, czy mieć jakąś wolność z tych korporacji. Korporacje w Ameryce, no i na całym świecie są w zasadzie zdemonizowane, także wszystkie są przedstawiane jak diabeł rogaty, no ale to są ludzie, normalni inni, którzy też pracują, no to mają te właśnie 401k, 401k na tych planach oszczędnościowych, filarach oszczędnościowych, także korporacja jako taka, no to jest normalny fakt życia, ale komuniści ich nienawidzą. No i właśnie Sąd Najwyższy powiedział, że nie można ich regulować. Musi być jakaś wolność ekonomiczna, musi być możliwość zarabiania pieniędzy. Bandytyzm w Ameryce jest po prostu wyeksplodował, no w tych komunistycznych wszystkich stanach prowadzonych przez demokratów, no to jest straszne. To jest syf, kiła i mogiła. W Filadelfii, w Chicago, w Detroit, w Los Angeles, w San Francisco, w Buffalo. To są miejsca, gdzie demokraci rządzą. No i bardzo często w tych miastach, no to rządzą nie tylko demokraci, ale rządzą czarni demokraci. Także rasizmu kompletnie nie ma. Rada miejska, burmistrz, gubernator, politycy są czarni, no ale niestety w wielu miejscach też bez jakiejśkolwiek kontroli, no. Bez kontroli na ulicach, no ale to kontrola zaczyna wracać w ręce obywateli, w San Francisco głosowanie publiczne, czy to był plebiscyt publiczny doprowadził do tego, że lewaka, komunistę Chesa Budin został wywalony na pysk. W Los Angeles starają się zrobić to samo. No tam zebrali 700 tysięcy podpisów. Wymagane jest przypuszczalnie 500 tysięcy podpisów, dlatego przy takich sytuacjach zbiera się bardzo dużo więcej, tak? Także 200 tysięcy przypuszczalnie więcej podpisów zebrali, no ale 500 000 podpisów w Los Angeles i prokuratora generalnego stanowego można wywalić. No to jest kompletna demokracja, tak? Tak to wszystko powinno działać. Ludzie mają prawo do decydowania, co
co się dzieje. No, dużo tych postępowych komunistycznych prokuratorów, którzy w ogóle nie ścigają, no to zostają wywalani na pysk. Tak to się dzieje w Nevadzie, w północnej Karolinie, w Oregon, w Utah. Soros oczywiście z tymi swoimi bandyckimi, krwawymi pieniędzmi, komunista, który w sumie uciekł z obozów koncentracyjnych niemieckich, nie zamieszkał w Izraelu, pieniędzy na zarabiał prawie że bankrutujący Anglię. No to on właśnie ostatnio się też wypowiadał, że on ciągle będzie tych lewaków postępowych finansował. No ale to się skończyło. Wyborcy mają do powiedzenia teraz dużo, no ale muszą się uczyć. Nowy Jork na przykład jest tak lewacki, tam strasznie dużo ludzi uciekło, no ale Nowy Jork, no to jest po prostu sitwa bandycka, komunistyczna od dziesiątek lat. Wybrali Erika Adamsa. Erik Adams, no to jest były policjant, czarny oczywiście, no demokrata oczywiście, no bo tam innych nie wybiorą, normalnego Republikanie na nie wybiorą, no ale powiedział, że będzie walczył z bandytyzmem i z kryminalistami, no ale gubernator Kathy Hochul, no ona jest komunistką, no i ona nie wygoni żadnych prokuratorów w pięciu dzielnicach Nowego Jorku. No i co im zrobisz, tak? Nic nie zrobisz. Jest nadzieja, że w następnych wyborach więcej będzie tych demokratów, którzy też przejrzą na oczy. W Nowym Jorku to jest tak dziwnie, że w murzyńskim zborze protestanckim jeden z biskupów, który prowadził tam ten serwis, tą obsługę religijną, no to został obrabowany. No, obrabowali go w sumie na $1 000 000. Także część ludzi krytykuje, jak to jest możliwe, żeby jeden z tych protestanckich duchownych miał na sobie $1 000 000. No i ci bandyci weszli z pistoletami do zboru protestanckiego, kazali mu wyjąć łańcuchy złote gdzieś tam spod koszuli, bo wiedzieli, gdzie jest. No ale to na oczach Murzynów wchodzą w zboże i coś takiego robią. No pozytywna strona to jest to, że najbardziej się nauczyli rodzice. Zobaczyli, że te związki zawodowe nauczycielskie po prostu ukradły dzieci Amerykanom i przez ostatnie 40 lat nasyciły ich komunizmem. To też się zmienia. Wszystkie te lewackie, demokratyczne stany pozamykały nieprawdopodobnie szkoły, także dzieciaki wszystkie są opóźnione, no ale jest ruch rodzicielski w Virginii, tam zostało przetrzepane, wszystko dochodzi do normalności. W New Jersey, to jeden z najbardziej komunistycznych, lewackich stanów, który najbardziej pozamykał, tam też już prawie, że republikanin zostałby gubernatorem, to jest niesłychane od kilkudziesięciu lat. W najróżniejszych wszystkich tych stanach rodzice sądzą te rady szkolne, wszystkie te edukacyjne instytucje za to, co się stało. Także w 31 stanach, bardziej takich lewackich, przegłosowano prawo do szkół, do wyboru szkół, no bo ludzie płacą podatki, no a jeżeli wybiorą prywatną szkołę, to pieniądze, które oni zapłacili, nie są im zwracane. No i Sąd Najwyższy też właśnie w Maine powiedział, że jeżeli ktoś płaci podatki, a ma dzieci w szkole katolickiej, no to w zasadzie ma prawo wziąć te pieniądze, te podatki, żeby one były płacone do szkół katolickich, no bo interpretacja była taka, że jest rozdzielenie kościoła
kościoła od państwa, no tyle tylko, że nie ma rozdzielenia pieniędzy, które idą do państwa i to jest właśnie ten idiotyzm. Także Sąd Najwyższy zdecydował, że pieniądze obywatela są najważniejsze. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych. Bądźcie normalnymi.